Po podjęciu decyzji o uruchomieniu programu przeciwpowodziowego chroniącego zachodnie Sudety, niezwłocznie przystąpiono do pracy. W ciągu kolejnych lat dokonano niezbędnych pomiarów, wykonano projekty, a następnie zbudowano progi, zapory przeciwpowodziowe, mury oporowe potoków górskich i jazy. Ze względu na dogodną lokalizację, miejsce budowy z obu stron otaczają góry, z prawej strony góra zamkowa. Wznosząca się na wysokość 350 metrów nad poziomem morza, a z lewej, bazaltowy cypel Góry Korzec wysoki na 438 metrów. Jeden ze zbiorników postanowiono umieścić na terenie dzisiejszych Pilchowic na rzece Bóbr. Oprócz budowy systemu zabezpieczeń przed powodziami, zaplanowano także zbudowanie elektrowni wodnych, które miały zelektryfikować okolice. Planowano zbudowanie linii kolejowej łączącej jelenią górę, wleń. Oraz lwówek Śląski. Początkowo miała ona służyć jedynie do transportowania materiałów budowlanych, a w kolejnych latach koszt jej budowy miał zwrócić się poprzez transportowanie węgla kamiennego z Wałbrzycha. W 1903 roku rozpoczęto pracę przy budowie stopnia wodnego w Pilchowicach I. Pierwszym etapem po przeprowadzeniu prac geologicznych było zbudowanie kanału odprowadzającego wodę z rzeki Bóbr. Aby tego dokonać, robotnicy musieli zbudować przegrody wzdłuż Bobru. Prace trwały ponad rok. W tych latach nie dysponowano specjalistycznym sprzętem ciężkim. ówcześnie dostępne wiertarki, maszyny parowe, pompy wodne, czy lokomotywy kolejki wąskotorowej, choć niewątpliwie pomocne, ustępowały miejsca na budowie łatwiej dostępnym najprostszym narzędziom kilofom, łopatom, taczkom. Były okresy, kiedy przy budowie sztucznego zbiornika zaporowego, stanowiącego w okolicach Jeleniej Góry największe zalewisko, pracowało 750 osób. Tysiące ton ziemi i skał z okolicznych wzgórz zostało przeniesionych siłą mięśni ludzkich. Wcześniej trzeba było usunąć drzewa, nieliczne budynki ówczesnej fabryki papieru, zniwelować teren. Do zapory w pilchowicach. Dojechać można drogą łączącą jelenią górę z wleniem. Zaraz za kamiennym wiaduktem kolejowym należy skręcić w lewo, następnie jadąc prosto po kilku minutach dojedziemy do rozgałęzienia drogi, zakręcając w prawo dojedziemy do elektrowni, natomiast jadąc dalej prosto i pod górę dojedziemy na koronę zapory. Równocześnie podczas budowy kanału i mini zapory trwały intensywne prace nad budową linii kolejowej. Przygotowano mieszkania dla robotników spoza terenu, zorganizowano całą infrastrukturę związaną z budową, przygotowując mieszalnie betonu, tartaki, stolarnie i kamieniołomy. W 1908 roku zakończono budowę mostu kolejowego. 20 czerwca 1908 roku nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego oraz aktu erekcyjnego, pracę nad budową zapory ruszyły pełną parą, niemal wszyscy robotnicy zostali wyznaczeni do budowy zapory, prace związane z budową linii kolejowej zostały tymczasowo przerwane. Na placu budowy zgromadzono kamień z wydrążonego kanału, kamieniołomy przygotowywały kruszywo z wyprzedzeniem kilku dni, cztery pary pociągów z cementem kursowały nieustannie pomiędzy Jelenią Górą a Placem Budowy. 16 listopada 1912 roku nastąpiło oficjalne otwarcie zapory przez ówczesnego cesarza Wilhelma II, który do Pilchowic dojechał pociągiem, aby odsłonić pamiątkową tablicę mówiącą o tragicznej powodzi z 1897 roku. Pierwszym egzaminem i próbą zapory w Pilchowicach była powódź na początku sierpnia 1915 roku. Począwszy od 5 sierpnia. Poziom wody w zbiorniku gwałtownie wzrastał. Następnego dnia w godzinach porannych nastąpił niekontrolowany przepływ wody ze zbiornika przelewem powierzchniowym, zbudowanym na kształt pochylni. Takie rozwiązanie nie wyhamowuje wody, dlatego w późniejszym czasie, a dokładnie pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku, zbudowano istniejące do dziś stopnie kaskady. Oprócz ochrony przed powodzią, zapora w Pilchowicach pełni jeszcze jedną ważną funkcję: mianowicie woda wydostająca się z rurociągów wytwarza energię elektryczną. Początkowo zainstalowano pięć turbozespołów. Dziewięć lat później, w 1921 roku, dokonano zmian w projekcie i zainstalowano kolejny turbozespół. W latach 2013-2014 przeprowadzono modernizację elektrowni. W miejsce turbozespołów nr 1, 2, 3 i 4 typu Francisa zainstalowano cztery jednakowe rurowe turbiny Francisa w układzie pionowym, zasilane ze spirali z elektrohydrauliczną regulacją aparatu kierowniczego i generatorami synchronicznymi z wzbudzeniem bezszczotkowym. Turbozespół numer 5 został gruntownie przebudowany, turbinę zmodernizowano, a generator przezwojono. W miejsce turbozespołu nr 6 zainstalowano rurową turbinę Francisa w układzie pionowym zasilaną ze spirali z elektrohydrauliczną regulacją aparatu kierowniczego i generatorami synchronicznymi z wzbudzeniem bezszczotkowym. Od czasu oddania zapory do użytku po wodzie w Dolinie Bobru zdarzały się tylko kilkukrotnie na przestrzeni wielu lat. Po ostatniej modernizacji z 2013 roku moc elektrowni zwiększono z 7,5 MW do prawie 14 MW dzięki zastosowaniu nowych turbozespołów. Zapora wodna w Pilchowicach oraz jej okolice zostały odwzorowane w grze Zaginięcie i Tana Cartera. Teren ten wraz z innymi elementami zaczerpniętymi z innych regionów Polski stał się areną działań graczy. Zapora w Pilchowicach ma wysokość 62 metry i długość w koronie równą 290 metrów, a w stopie to 140 metrów. Grubość jej muru w podstawie wynosi zaś 50 metrów, a w koronie to 7 metrów. I w chwili oddania do użytku była ona największą zaporą kamienno-betonową w Europie. Powierzchnia utworzonego zbiornika. Czyli Jeziora Pilchowickiego, wynosi 240 hektarów. A jego głębokość przy zaporze to 46 metrów. Natomiast objętość wody to 50 milionów metrów sześciennych.